Dla nas to jest całe życie. Moje życie. Dla nas to jest całe życie, bo... Całe serce. Pogodny. Tak, spokojni. Bo to jest rokowe wszystko. To wszystko idzie rokowe i tak banki są u nas. W tej chwili mamy około 15 uczestników takiego stałego składu. Każdy śpiewa na miarę swoich możliwości. Mamy też Roberta Dziewiątkę, który gra na harmonijce, również na miarę swoich możliwości, ale spełnia się w tym całkowicie i oddaje się na scenie po prostu tej energii, która tam krąży. Jest najbardziej żywiołową postacią na scenie. No i jeszcze Radek, którego roznosi energia, nie potrafi śpiewać, ponieważ jego stopień niepełnosprawności nie pozwala mu na to, ale nadrabia ruchem scenicznym, pogo, tańcem na scenie, także również w taki ciekawy sposób uzupełnia nasz skład. Śpiewamy. Ćwiczymy. 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 Na takie różne koncerty. Fety. Perkusją. Zaczęło się właściwie od tego, że mój brat zaczął pracować tutaj w warsztatach terapii zielańciowej. No i pewnego dnia wziął sobie gitarę do pracy, bo stwierdził, że może coś z tego fajnego wyjdzie. No i uczestnicy wszystko podchwycili w mig po prostu. No i zadzwonił do mnie i stwierdził, że słuchaj, jest taka sprawa, może byśmy pograli razem w jakieś tam parę fragmentów utworów, zobaczymy, czy będzie im wychodzić. No i oczywiście, jak się wszyscy zebraliśmy, no to zaczęliśmy grać. Od czego my zaczynaliśmy? Właśnie od Złych Psów, chyba dobrze pamiętam. Nie wiem jak, co jest dziwa, ja to mnie jak tak, który widzę cały świat. Są niektórzy, którzy nas krytykują. No, są. Jest krytyka, ale po prostu ja przyjmuję każdą krytykę. Nieważne, kto nas mówi, ale tak i tak, to jest nasza praca. Głównie u nas pracują osoby z niepełnosprawnością umysłową i dużo łatwiej mimo wszystko jest stworzyć zespół z osobami niepełnosprawnymi fizycznie, ponieważ no, jest łatwiejsze do ogarnięcia i tekst piosenki, i melodia, i tonacja, i tak dalej. Ale jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że to udaje się również z osobami niepełnosprawnymi umysłowo. One to po prostu czują również tak samo mocno jak my, tylko na swój sposób. A teraz jest okej, okay. Magda? Raz, dwa. Dobrze. Raz, dwa, raz. Nie wiem, gdzie słucham punk rocka, głównie starych zespołów, a tutaj ten zespół jest taki fajny, ostry rockowy, więc też mi się bardzo podoba i tak właśnie na wesoło gramy tego rocka. Ogółem wszyscy uczestnicy tego zespołu, warsztatów, po prostu dają taką energię, że mam wielką ochotę z nimi po prostu grać, bo jest to właśnie dla mnie ogromna radość. Grywam w różnych zespołach od wielu lat rockowych, ale tu jest zupełnie inna bajka. Bo tutaj otworzyliśmy tym ludziom okno na świat muzyki rockowej
I im się to podoba. To nie jest nic robione na siłę, że no wiecie, tutaj warsztaty z Jarocina, więc musimy grać na rockowo, bo tak wypada, bo tutaj, żeby tak wszystko pasowało. Nie, oni to po prostu też czują tak samo fajnie jak my. Ale powiedziałeś panu, że za 5 minut przyjdziemy? No, powiedziałem. Dobrze, i co? Nie był szczęśliwy. To jest zerwa, jedź. Godzina piąta, minut 30, kiedy pobudka zabrała rowery ze mnie, śladu cywila, niech ta panna płakała. Słuchajcie, mam dla was niespodziankę na koniec dzisiejszej próby. Tak. Całkiem niedawno dowiedziałem się, że zagramy na Jarocińskim Festiwalu.